Witam Was w kolejnym odcinku naszego mobilnego studia przybliżającego różne ciekawe podmioty ekonomii społecznej, ale także sylwetki i same osoby, które w ramach przedsiębiorczości społecznej, ekonomii społecznej działają. Dzisiaj naszym gościem jest Justyna Curze, z którą, o ile dobrze liczę, to się znamy prawie 4 lata, około 4 lat. Poznaliśmy się właśnie przy okazji realizacji projektu z zakresu ekonomii społecznej. No i od tego czasu w zasadzie dużo się zmieniło. No bo powiedz właśnie, czym dokładnie teraz się zajmujesz? Pracuję w firmie Origen. Jesteśmy ogólnopolską agencją zatrudnienia, która wspiera pracodawców w docieraniu do pracowników z niepełnosprawnościami. I my nie jesteśmy taką typową agencją zatrudnienia, jak wiele jest na naszym rynku, na polskim rynku, ale też myślę na międzynarodowym rynku. My jesteśmy agencją, gdzie specjalizujemy się w pośrednictwie pracy zdalnej, gdzie uruchamiamy, uaktywniamy, zapraszamy do współpracy osoby, które mają bardzo trudno na rynku pracy, na zasadzie, że załóżmy mieszkają w małej miejscowości i trudno jest im chociażby ze względów logistycznych, transportowych, barier architektonicznych wyjść i w sposób taki tradycyjny, normalny szukać pracy i chodzić do tej pracy. Dlatego aktywizujemy te osoby i zapraszamy do współpracy w formie pracy zdalnej. Czy widzisz właśnie, czy przez te 3 lata dostrzegasz jakąś wyraźną różnicę, jeśli chodzi o podejście pracodawców, o podejście samych pracowników niepełnosprawnych, którzy szukają pracy? To jest sytuacja, też nie chciałabym kategoryzować i ujednolicać, że coś się o nie wiadomo jaki duży procent zmieniło, albo coś pozostaje bez zmian, z tego powodu, że my mamy specyficzną formę działania, to raz. Nasi klienci, mówię o pracodawcach, to są w 99% bardzo duże firmy, bardzo duże podmioty, dla których zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością jest, oprócz tego, że on wykonuje realnie potrzebną pracę, ale też jest dużą oszczędnością wynikającą z polskich przepisów, gdzie każdy pracodawca musi odprowadzać do naszego PFRON-u odpowiednią składkę. Jeszcze przed pandemią sytuacja była taka, że bardzo dużo na rynku pracy słyszeliśmy wszędzie, wszem i wobec, że jest rynek pracownika. I nasi kandydaci do pracy bardzo sobie to brali do serca, że jest rynek pracownika i pracodawca weźmie każdego, kto cokolwiek potrafi, załóżmy, chociażby przedstawić jakieś drobne rzeczy. W ogóle, że on tylko chce pracować i kandydaci myśleli, że otrzymają od razu tą pracę. Niestety rynek pracownika jest, ale jest nie w naszej branży jeszcze, nie w naszym środowisku. I tu jest takie duże zwarcie czasami. I czasami jest też tak, że ja zawsze jak przeprowadzam rekrutację i mój zespół jak przeprowadza rekrutację, to składa nacisk na kompetencje, wiedza, umiejętności, postawy. To jest dla mnie ważne. Czasami można kogoś wyuczyć pewnych rzeczy, ale chęci i tej postawy, szacunku też takiego do pracy, to się wynosi też z domu. W kandydatach i kandydatkach jest taka opinia, że jak jest dla mnie, jak jest oferta pracy zdalnej, na przykład, to jest jakaś niższej jakości oferta. Ja nie muszę się przygotowywać. Kandydaci są zaskoczeni, że jest wieloetapowy proces rekrutacji. Po to, że my nie spotykamy się z człowiekiem twarzą w twarz i nie rekrutujemy. Rekrutację prowadzimy za pośrednictwem nowoczesnych technologii, Skype czy tam inne jeszcze narzędzia. I to jest też takie zaskoczenie, ale jak to? Ja też mam brać udział w normalnym procesie rekrutacji, ale są też tacy, którzy się doskonale na to przygotowują i ubierają się też w sposób właściwy, sprezentują. Jak wygląda u Was taki standardowy proces rekrutacji? Czy można powiedzieć, że jest coś jak standardowy proces? Jest taka jakaś sztywna ścieżka, czy mamy zależy od stanowiska? Tak, to znaczy, bez względu na to, jakie jest stanowisko, mamy sztywną ścieżkę procesu rekrutacji. Bardzo dbam o to i bardzo pilnuję, żeby rekruterzy, którzy to wykonują, żeby oni też szli tym torem.
to, co jest zmienne w odniesieniu do stanowisk, no to sprawdzane i weryfikowane umiejętności, wiedza, więc te takie twardsze rzeczy. Natomiast zawsze jest tak, że CV wysłane drogą elektroniczną, bo już samo wysłanie CV pokazuje mi, czy kandydat już chociaż na tym minimalnym poziomie umie obsłużyć ten komputer. Jeżeli mówię do kogoś, że proszę CV wysłać za pomocą formularza aplikacyjnego, to ja wiem, czy on potrafi załączyć dokument, bo są różne przypadki. Analizujemy CV, które napłynęły do nas i albo ktoś spełnia, albo nie spełnia wymagań, albo widzimy potencjał, bo czasami jest tak, że no, CV może nie mieć jakiegoś ogromnego doświadczenia, ale ja widzę potencjał, bo widzę też po innych cechach i też po uzasadnieniu, z jakiego powodu szuka pracy na danym stanowisku. Powiedz mi, czy taka firma, dla której pracujesz, czy w jej działalności, czy w swojej pracy widzisz sens? Tak, oczywiście. Znaczy, po pierwsze, no, widzę sens w każdej pracy, bo dla mnie praca też przynosi określone profity. To jest naturalne. I tak jak każdy pracuje i zarabia, więc to jest naturalne. Natomiast moja praca ma dodatkowe walory, gdzie ja mam poczucie, że naprawdę ludzie, że gdyby nie my w wielu przypadkach, to ci kandydaci nie pracowaliby, nie byliby aktywni zawodowo. To nic, że oni pracują we własnym miejscu zamieszkania, ale rytm dnia jest zupełnie inny. Też taka pozycja troszeczkę społeczna wśród swoich znajomych, że zarabiam na siebie, że mam własne środki finansowe. Więc ja mam poczucie, że robimy kawał dobrej roboty i wszyscy są z tego zadowoleni. Bardzo, bardzo mi zależy na tym, że jak jest ten proces rekrutacyjny prowadzony, to żeby on był robiony tak jak w przypadku każdej innej osoby. Czyli spojrzenie na osobę przez pryzmat tak. tego, co wartościowego może wnieść Dokładnie. W przedsiębiorstwo, a nie tylko ewentualnie no, jakie może mieć bariery czy Tak, bo to niesie za sobą taką wyuczoną później roszczeniowość, że jak od samego początku zaczniemy analizować i mówić tylko o niepełnosprawności, to później się przeciwko nam obróci. Jasne. To bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Dziękuję. Oby jak najwięcej udanych rekrutacji. Tak. I no, do zobaczenia. Do zobaczenia. Niedługo. Dzięki.